Ta Ewangelia pokazuje, że moment, który przeżywamy w tej chwili, niekoniecznie jest łatwy. Jeśli chcemy podejść do niego w sposób poważny i nie zakończyć go na tym powszechnym brataniu się na zamku i wyrzucaniu przewodników kilkanaście razy do góry. Chodzi o coś znacznie poważniejszego. Pewnie wiecie, że wśród wielu miejscowości, które się pokazują w Piśmie Świętym, Emaus jest miejscowością zagadkową. Przynajmniej są trzy możliwe lokalizacje. Nie wiemy, gdzie naprawdę było historyczne Emaus. No jest dość ciekawe. Jest ileś miejsc w Ziemi Świętej, które się pokazuje. Może tu było, albo tam. Emaus jest jakoś wszędzie. Ważne, co znaczy nazwa Emaus. Po tym zresztą niektórzy archeolodzy szukają tej historycznej miejscowości. Emaus znaczy ciepłe źródła. Taka bukowina, albo ja wiem, Białka Tatrzańska. To też może być gdzieś tam Szaflary. O. Po co wam te ciepłe źródła? No po to, że jak już macie, nie wiem, bo ja nie byłem jeszcze. Ale tak się wyobrażam, że jak już człowiek ma wszystkiego dość, to liczy na to, że wejdzie do takiego basenu z taką ciepłą wodą. To sobie akurat jestem w stanie wyobrazić. I się zanurzy. Ta woda się nad nim zamknie, no i że zabierze mu wszystkie kłopoty i zmęczenie, i że go, może go właśnie zregeneruje, ale jakie to musi być sympatyczne. I żeby wreszcie od wszystkiego odpocząć. I żeby mieć takie miejsce, że wreszcie o wszystkim zapomnę. Ale będzie fajnie, będzie ciepło, będzie miło. No i jest coś na rzeczy. To znaczy tych dwóch, święty Łukasz i Kleofas, szukają takiego miejsca, gdzie mogą się zanurzyć w wodzie i gdzie ta cała przeszłość wreszcie z nich opadnie. Zostawią ją w tej wodzie, jak będą wychodzić. Fajnie by było takie miejsce znaleźć. Od czego oni się chcą uwolnić? Można by przez chwilę myśleć, że mają, że ich przerosło to, co przeżyli przez ostatni rok, chodząc za Jezusem, że mają zawiedzione nadzieje. Tak się zwykle tłumaczy tę Ewangelię, nie? I że albo myśmy się spodziewali, a miało być inaczej, a tymczasem został zabity, a wydawał się taki potężny. I mogłoby się wydawać, że rzeczywiście to jest to, co chcą zostawić w tych ciepłych źródłach. Ale ten tekst mówi tak naprawdę coś innego. Mianowicie, że tym, co ich najbardziej przeraziło, to było to, że przyszły kobiety i powiedziały: zmartwychwstał. Zmartwychwstał. Oni nie uciekli z Jerozolimy w Wielki Piątek. Ani nie uciekli z Jerozolimy w Wielką Sobotę. Oni uciekli z Jerozolimy,
na wiadomość o tym, że zmartwychwstał. I jeszcze jak się okazało, że poszli niektórzy z naszych i zobaczyli, że no jest jak kobiety mówiły, no jego nie widzieli, ale, nie, ale w powietrzu wisi, może naprawdę zmartwychwstał. To jest przerażające. Wam się tak fajnie śpiewa, zmartwychwstał Pan. Tak? Radośnie. Oni wpadli w popłoch. Znaczy oni mają absolutnie dość. Mają dość takiej perspektywy, że może to jednak nie koniec. Że może ta książka się otworzy na nowo. Oni się już pogodzili z tym, że on umarł. Oni się nawet już pogodzili z tym, że no, rok chodzili za nim. Mieli swoje nadzieje, te nadzieje zostały zabite. No, dobrze. Ale teraz pokazuje się przed nimi perspektywa jednak nowego początku. Wydawało się koniec. Nie, jest nowe otwarcie. Jest nowe otwarcie. Przestańcie mi o tym mówić. Idę do ciepłych źródeł, zanurzę się w tym baseniku i dajcie mi spokój z tymi pomysłami na jeszcze jeden nowy początek. Dość, nie mam ochoty. Nie mam ochoty. Nie będę więcej próbował. Zamknięte, okej, dramat, tragedia, wszystko jedno. Nie, to nie, dość, więcej nie chcę. A tymczasem nie, on staje przed nimi, posyła im te kobiety, mówi, nie, wszystko od nowa, jest możliwość, jest zmartwychwstanie. Zaczynamy tę historię jeszcze raz. Nie. Chodźcie do ciepłych źródeł. Nie znajdujecie tego w sobie? Macie ochotę na nowy początek? Ale we wszystkich wymiarach i w tych sytuacjach, które rzeczywiście gdzieś was macie poczucie, że was przerosły, nie? Ile jest takich sytuacji w naszym życiu? Jest śmierć, z którą żeśmy się już pogodzili. Owszem, mieliśmy nadzieję, wydawało nam się, będzie inaczej, ale nie. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty, pięćdziesiąty mieliśmy tę nadzieję. Nie. Umarła. Myśmy się spodziewali, będzie inaczej. Nie, nie jest inaczej. Jest tak, jak było zawsze. Nie, tak było 10 razy, tak było 50 razy, tak będzie zawsze. I przestań mi mówić o tym, że jeszcze raz możesz wstać. Nie, i że jest, dzisiaj jest w zmartwychwstanie. Możesz w tej chwili wstać. Może się ta historia zacząć od nowa. Nie, jestem zmęczony, mam dość, nie potrzeba. Prawda o zmartwychwstaniu może być prawdą, która nas przeraża. Sama perspektywa, że mogę wyjść z grobu razem z Chrystusem, jest przerażająca. Jak mamy w sobie taką postawę jak oni, to nawet jak idziemy w stronę Jasnej Góry, to idziemy w przeciwnym kierunku. To znaczy niby jesteśmy na drodze ku Bogu, ale tak naprawdę uciekamy od Niego. Jest nadzieja, jak odnajdujecie w sobie Łukasza z Kleofasem, jest nadzieja, że jeszcze na tym ostatnim odcinku, na tych kilkunastu kilometrach, Chrystus nas dopadnie i będzie z nami szedł i będzie nam tłumaczył. I że się nie pogodzi z naszą niewiarą w to, że on zmartwychwstał. I że jest możliwy nowy początek. Jest i to tak naprawdę się objawia w pojednaniu. Bo może mieć dwa wymiary. Pierwszy jest pod koniec Ewangelii, tej Ewangelii wspomniany Szymon. Pan objawił się Szymonowi. Uderzyło mnie to w tym roku, jak
W okresie paschalnym czytałem słowo i ono ciągle powtarza, że zmartwychwstały Chrystus mówi: idźcie do Szymona, powiedzcie braciom i Piotrowi. Ten Piotr zawsze wraca. Chrystus jakby osobno mówi: idźcie, powiedzcie Piotrowi, że wstałem. I najstarszy tekst, który mówi o ukazywaniu się Chrystusa zmartwychwstałego, mówi, że pierwszemu się ukazał w ogóle Piotrowi. Nie, ale ciągle jest to, że do Piotra, wiadomość, żeby doszła do Piotra, że ja żyję. I myślałem, jak czytałem tutaj, no co dziwnego, no a komu trzeba powiedzieć? Nie Piotrowi? No a kto tu jest szefem? To capo di tutti capi. Piotrowi trzeba powiedzieć, no komu innemu? Piotrowi. No on jest władza najwyższa, nie? Musi do niego dojść wiadomość. Jak dojdzie do niego, to potem dojdzie do wszystkich. Nie, proste myślenie kościoła XXI wieku, nie? Dzisiaj też, nie? Idźcie do papieża, bycie papieżowi, albo przynajmniej kardynałowi. Nie? Poczytajcie, jak pierwotny kościół komentował to, że właśnie do Piotra, żeby Piotr usłyszał. Wiecie dlaczego? Dlatego, że z grona 11 Piotr był jedynym, który myślał: ja już do wieczernika nie wrócę. Znaczy, tam już dla mnie nie ma miejsca. Ja dokonałem czegoś strasznego. 3 razy powiedziałem, że go nie znam. Dla mnie nie ma powrotu do grona 11. Koniec. Pozostali jeszcze mają tam prawo być, ale ja nie. To nie jest dla mnie. Ja zamknąłem ten rozdział swoją zbrodnią. Nie? Więc Jezus i gromadzi i woła, ale imiennie Piotra, to jest dla ciebie. Masz wrócić, masz być. Nie? Ten grzech nie jest dla mnie za duży. Nie? Masz przyjść. Nie, właśnie ty masz przyjść. To nie jest tak, że dla ciebie nie ma nadziei. Może jest dla wszystkich, a dla ciebie nie. Nie, ty masz przyjść. I na tę niewiarę Piotra, nie, że może dla wszystkich tak, a dla mnie nie. Idźcie, powiedzcie Piotrowi. Więc to jest zupełnie co inne. To nie jest to, że Pan Jezus, jak ustanowił w Kościele hierarchię, to już teraz sam jej przestrzega. Nie? Mówi do Piotra, bo rozumie, że mówi do kogoś, kto jest w tym gronie 11 najcięższym grzesznikiem. I że dopuścił się grzechu, który zabił w nim nadzieję. I dokąd mu Jezus nie powie imiennie: ty, wracaj, nie wróci. Nie wróci. Więc on się pojawia w tych wszystkich tekstach o zmartwychwstaniu. Bo Jezus z niego nie rezygnuje. Nie? No i nie rezygnuje też właśnie z tego jednania między sobą. Między sobą. Jest możliwe nasze pojednanie z Bogiem. Jest możliwe nasze pojednanie zwłaszcza z tymi ludźmi, o których myślimy: nie, to już jest tylko śmierć i nie ma możliwości odbudowania. Już się w tych relacjach życie się nie pojawi. I jesteśmy już zmęczeni nawet myśleniem, że mogłoby się w tych relacjach życie pojawić. I że mogłoby się pojawić pojednanie. I że mogłaby się pojawić szansa, że to jeszcze się odbuduje. Nie? Już nie, już mamy dość. Jest możliwe, jest możliwe. Zmartwychwstały Chrystus gromadzi uczniów i mówi: weźmijcie ducha na odpuszczenie grzechów, nie? Którym odpuścicie. Jest odpuszczone, jest odpuszczone. Nie bójcie się tego, że zmartwychwstał. Nie bójcie się tego, że możecie zmartwychwstać razem z Nim. Nie bójcie się mieć nadzieję. Amen.